No i kochani, minęła przerwa, jesteśmy z wami znowu i dzisiaj nie jestem sama jedna, nie jestem nawet samo trzecia, jestem samo czwarta. Są dzisiaj ze mną nasi nowi prezenterzy, fantastyczni ludzie. Już się troszeczkę rozluźnili, będą spokojniejsi, nie będą mówić głupot na wizji. Kto jest dzisiaj z nami? Monika, Sebastian i Adam. Skończyliśmy sobie kwestionariusz pana Piwo na zawodzie, który moglibyście wykonywać, gdyby nie było opcji dziennikarstwa, prowadzenia programu w telewizji. A teraz powiedzcie mi, jakiego zawodu nie moglibyście wykonywać za żadne pieniądze. Nie powiem, że nigdy, bo to się przeważnie sprawdza, ale za żadne pieniądze. Sebastian. Wiesz co, jak już wcześniej mówiłem, nie lubię monotonii, nie lubię rutyny, więc nie mógłbym wykonywać pracy biurowej. Księgowy, totalnie odpada. Jeżeli ja bym miał siedzieć przy tych papierkach, przy tym wszystkim, przy tych liczbach, szlak by mnie trafił po prostu. Albo by mnie zwolnili po 2-3 dniach, albo sam bym się zwolnił. Monisiu? Ja muszę zgodzić się z Sebastianem. Absolutnie tutaj taka typowa praca biurowa nie wchodzi w grę. Ale pierwszy zawód, który przyszedł mi do głowy, jak zadałaś to pytanie, to był grabarz. Nie mogłabym być grabarzem. Grabarz, ten co... Chciałam powiedzieć dowcip, ale na wizji takich dowcipów nie można mówić. A ty, Adasiu? Nie chcę się powtarzać, ale rzeczywiście szanuję pracę wszystkich osób, które pracują w biurach, wszystkich księgowych, ale nie mógłbym tego robić. Nie mógłbym siedzieć i liczyć cyferek, podpisywać dokumentów, segregować dokumentów, niczego, co jest statyczne od 8 do 16, chociaż to może jest wygodne, ale dla mnie nie do przejścia zbyt dużo, jednak dla mnie monotonii. Kto jest wegetarianinem oprócz mnie tutaj, w tej ekipie? Super. Rzeźnik, zawód? Kto się go podejmie? Od jutra. Za zimno w tej rzeźni. Odpada, mi odpada. Nie ma z kim pogadać. Ja jestem z marsluchem, także też... I tylko dlatego? Ta świnia będzie milcząca, nie? Boże, z kim mi przyszło pracować? Jesteś wegetarianką? Tak. Jeśli niebo istnieje, to jest ostatnie pytanie. Wow. Co chcielibyście usłyszeć po przekroczeniu bram raju oczywiście? Adasiu. Że będę prowadził program poranny w Niebo TV na przykład, że będę tam jednym z prezenterów. Nie no, że spotkam tam masę znajomych, masę fajnych ludzi. Ale załóżmy, że spotykasz się oko w oko z Bogiem. Co ma ci do powiedzenia? Co byś chciał od niego usłyszeć? Fajnie żyłeś, Adamie. Dałeś radę. Odebrałeś mi odpowiedź. Czyli podpisujesz się pod tym. Jasne. Zrobiłeś wszystko, co chciałeś. Widziałem twoje plany, spełniły się co do jednego. Fajnie żyłeś. Udało ci. Ale wiesz co, jeszcze ja dodam od siebie, że nie chciałabym tego usłyszeć od Boga czy od innej osoby, tylko sama chciałabym stanąć przed sobą i powiedzieć, fajnie było. Wszyscy jesteśmy bogami, a ty, Sebastianie? Wiesz co, ja bym na przykład zapukał do bram raju, to mi się otworzyły drzwi i chciałbym usłyszeć tak, siema Seba, chodź tu do nas. I to mi wystarczy. To już bym wiedział, że jestem dobrym człowiekiem i że znalazłem się w niebieściutkim niebie, gdzie jest ciepło, słońce ciągle świeci i jest cudownie. Wierzycie w reinkarnację? Zabijasz nas pytaniami. I nastała cisza. A nie, jestem dziennikarką zawodu. I nastała cisza przez 10 minut do zakończenia programu. Tak. No. Wiesz, to może Monika. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam, więc skoro się nie zastanawiałam, to muszę odpowiedzieć, że nie. Nie wierzę. A ty, Sebastianie? Wiesz co, mnie było różnie. Ja jestem katolikiem, ale kwestia jest taka, że prowadząc różne programy, pisząc artykuły do gazet, często spotykałem się na przykład z wróżkami i byłem strasznym sceptykiem. Ale coś w tym, kurczę, jest tym wszystkim. Są takie rzeczy, no nie będę tutaj opowiadać na wizji w tej chwili, bo nie na to pora, nie na to czas, ale coś w tym jest. Czy na twoje pytanie, czy w reinkarnację wierzę, nie wiem. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. A ty, Adasiu? Również się nad tym nie zastanawiałem. Raczej nie wierzę w reinkarnację, aczkolwiek w przykładach... Aczkolwiek to jest moje ulubione słowo. Nie, no dobrze, no może... Aczkolwiek w przykładach ludzi, którzy na przykład, jeżeli człowiek nie szanuje psa i się nad nim znęca, to życzę mu później, żeby również został tym zwierzęciem, które tak źle traktował. To w ramach kary, zadośćuczynienia jestem absolutnie za tym. To możemy tutaj przez chwilkę porozmawiać o karmie, w którą ja absolutnie wierzę, tak? Ale skąd ta karma, skoro nie wierzymy w reinkarnację? Karma niejako jest, tutaj teraz występuję w roli eksperta, ponieważ jestem także wróżką, jest pewną energią do odpracowania właśnie z poprzedniego życia. Ale słuchajcie, ja chcę dzisiaj z wami porozmawiać o was, a nie tam o karmie. Karma nie zadawaj pytania, kim byłeś w poprzednim życiu, bo nie wiem. Ja
ci powiem, jak zobaczę twoją datę urodzenia, kim byłeś. Dobrze, dobrze. Trzymaj cię za słowo. Powiem mi dzisiaj. Słuchajcie, kochani, nasi kochani widzowie, dzisiaj jest pierwsze, drugie śniadanie o godzinie 10.30 i tak będziemy to się spotykać pierwsze czy już. Drugie, słuchaj. Pierwsze, drugie, pierwsze, drugie. Premierowe drugie śniadanie przy kawie i tak już pozostanie o godzinie 10.30. Drugie śniadanie przy kawie od poniedziałku do piątku to nasi goście, prawda? Bo będą różne tematy, różni goście. Jutro jest ten poranek męski, czyli prowadzącymi będzie Adam i Sebastian. I tak jak powiedzieliście, będzie dużo adrenaliny, dużo siły i energii. Natomiast dzisiaj także nas czekają premiery. Ci, którzy oglądają Magię i Życie, kochani, zapraszamy Was o godzinie 16, nie o godzinie 17.30, jak to było do tej pory. Będę z Wami, będziemy czarować, ale także w drugiej części programu poznamy nową prowadzącą, ponieważ od tego tygodnia w nowej ramówce Magia i Życie pojawia się w środy, także i w piątki. Natomiast po magicznym spotkaniu ze mną będzie premiera nowego programu. Kto idzie pierwszy do boju? Będę to ja. Mam nadzieję, że uda się podołać temu zadaniu. Od godziny 17 tak? do 18 będziemy pokazywali program pod tytułem W sportowym tonie. Jak sama nazwa brzmi, program sportowy, to będzie program dyskusyjny, w którym opowiemy o tym, co ciekawego działo się w weekend, w niedzielę, w sobotę, wcześniej jeszcze w piątek. Omówimy wyniki w większości, myślę, spotkań piłkarskich. Skupimy się na tym, co działo się dobrego na naszych ligowych podwórkach, przede wszystkim w Ekstraklasie. Może skrytykujemy trenerów, może pochwalimy, to samo z piłkarzami. Będziemy również zaglądać do innych dyscyplin, tutaj w zależności od pamiętaj tego... Pamiętaj o snookerze. Tak, mówiliśmy się o ten snooker, ja słowa dotrzymam. Nie wiem, co prawda, w którym odcinku. Może to będzie odcinek 1599. Nie, poczekaj, aż się zacznie po prostu. Tak jest. Poczekamy do snookera. Zrobimy coś ze snookera, tutaj masz moje pełne słowo. Ale będziemy również zaglądać do innych dyscyplin. Mhm. Oczywiście w sytuacjach, w których tam będą rzeczywiście ważne rozgrywki, kiedy dużo się będzie działo, będziemy zaglądali również do hokeja, do siatkówki, do koszykówki. Siatkówka koniecznie, prawda? Do nasz narodowy sport od jakiegoś czasu, ale powiedz mi, Adasiu, czy ty będziesz robił w tym w sportowym tonie takie podsumowanie całego tygodnia? Tak, będziemy również zaglądali do tego, oczywiście mówię o polskiej ekstraklasie, mówię o boiskach, na których występowali nasi polscy zawodnicy za granicą, Bundesliga, angielska Premier League. Będziemy również sprawdzali, co ciekawego w Lidze Mistrzów. W wrzesień za chwilę zaczyna się faza grupowa naszych rozgrywek, to samo z Ligą Europejską. Mecze, spotkanie z zawodów będzie mnóstwo, my to wszystko omówimy w sposób luźny, niezobowiązujący, aczkolwiek mam nadzieję. Liga argentyńska, hiszpańska? Peruwiańska, Liga Narodowa, no wiesz, Chile. Ja tutaj akurat troszeczkę, nie to, żebym się tak aż mocno interesowała, ale akurat moja istota domowa pasjami właśnie ogląda tego typu rzeczy, więc pytam, czy będziesz też o tym wspominał. A masz kota, tak? Psa. Na owczarka niemieckiego. Pies. Jedno co my, tak, będziemy zaglądali do maksymalnej ilości lig, zresztą to nasi widzowie będą również decydowali o tym, właśnie, na czym mamy się skupić. Już teraz zachęcamy wszystkich do tego, żeby aktywnie uczestniczyć w naszym programie. Wszak my jesteśmy absolutnie dla Państwa prowadzimy programy i według opinii naszych widzów będziemy starali się dostosowywać to, o czym będziemy mówili. Będziemy zapraszać gości, również tutaj całkowicie według Państwa opinii. Będę czekał na propozycje od widzów i będę starał się możliwie je realizować. A od koleżanek z pracy też? No jak będą miłe, to czemu nie? Bo ja bym jeszcze chciała darta. No dobrze. No Formuła to... 1 też będzie, czy nie? No wczoraj widzieliście, a propos Formuły 1, oglądaliście może? W Belgii bodajże. Tam był straszny karambol, który mógł się naprawdę zakończyć. Powiem wam, że miałam się już odstresować, jakby tak odpocząć, a tutaj po prostu myślałam, że panu jednemu głowę urwało, no ale na szczęście nie. Wyglądało to... Wyglądało fatalnie. Czyli radzimy wszystkim nie włączać innych stacji niż Rodin TV. Tutaj, tak, tutaj będzie pozytywnie. Relaksujące informacje, same pozytywne. No i takie, które będą dobrze nastawiać. Dobrze nastawiać do każdego dnia. No i gdybyście, kochani, niestety nie mogli obejrzeć na przykład jakiegoś meczu czy też wyścigu, to zawsze Adam przygotuje dla Was taką pigułeczkę, prawda, ze wszystkich ważniejszych wydarzeń. Dokładnie. Tak, więc... Szkoda, że nie zaczynaliśmy wcześniej, byś miał dużo o olimpiadzie, nie? Byłoby wtedy dużo.
Aczkolwiek moja jeszcze jedna prośba do widzów. Czekam na propozycje gości również już dzisiaj. Czekam na wszystkich Państwa między 17 a 18. Program absolutnie na żywo, w którym już dzisiaj weźmie udział jeden szczególny zaproszony gość. To będzie jeden z ekspertów stacji Rodin TV. Osoba mocno związana ze światem sportu, jaka tego nie będę zdradzał. Tajemnica na razie. Czekamy do 17. Punkt 17. Spotykamy się w Rodin TV.